Tu Agnieszka Gaczkowska, architekt ze słabością do rękodzieła. Autorka Akademii Rękodzielnika i właścicielka marki Oplotki, czyli ekosystemu wzrostu dla biznesów handmade. W tym podcaście znajdziesz wywiady z twórcami, informacje o różnych technikach rękodzieła i rozmowy z przedsiębiorcami inspirującymi biznesy handmade. A od czasu do czasu Plotki z zaplecza, czyli sukcesy i wpadki zespołu Oplotki. Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod agnieszka@oplotki.pl. Prowadzę warsztaty rękodzieła już od kilku lat i w tym czasie popełniłam chyba wszystkie możliwe błędy, jakie mogłam popełnić. Ale bez nich nie byłoby dzisiejszej świadomości, jak ważne są dla mnie te kreatywne spotkania, te oplotki <grytania> w atmosferze twórczej rozmowy, niespiesznego manualnego tu i teraz. Było kilka zapytań, właściwie nawet kilkanaście, o to, żeby opowiedzieć, jak prowadzić takie warsztaty. Wiem, że wiele osób, które słucha tego podcastu, to również rękodzielnicy, którzy tworzą w zaciszu swojego domu czy swojej pracowni i często odsłuchują ten podcast właśnie podczas twórczości. Więc postanowiłam ruszyć z taką trochę kampanią zachęcania Cię do prowadzenia warsztatów przygotowałam kilka odcinków, które będą mówić o właśnie o prowadzeniu warsztatów i dawać takie praktyczne wskazówki. Zachęcam cię do przesłuchania tych odcinków, nawet jeżeli nie jesteś twórcą i niekoniecznie chcesz prowadzić warsztaty, bo może pomoże ci to też uświadomić sobie, ile tej pracy za takim warsztatem stoi i trochę inaczej spojrzeć na takie kreatywne warsztaty, które pewno dla ciebie są formą rozrywki, spędzenia przyjemnie czasu czy jakiegoś takiego kameralnego networkingu. Dlatego nie przegadując dalej zachęcam Cię do przesłuchania serii pod tytułem warsztaty rękodzieła. Do usłyszenia. Witaj serdecznie. Kontynuuję serię dedykowaną prowadzeniu warsztatów rękodzieła. Dzisiaj postanowiłam rozprawić się z takim paraliżującym strachem przed prowadzeniem warsztatów rękodzieła, w jaki sposób ano, skompilowałam taką, takie 10 podstawowych kroków. Które mogą ułatwić ci start. Możesz potraktować te 10 kroków jako taką checklistę, i po jej sprawdzeniu, czy po jej odhaczeniu, na pewno możesz startować z warsztatem. Wiem, że bardzo często prowadzących czy chcących prowadzić warsztaty blokuje właśnie to poczucie, że jeszcze jest tyle rzeczy do zrobienia, jeszcze to, jeszcze tamto, o tym mogę zapomnieć, o rety tego jest tak dużo, i suma summarum nie robią nic. Stwierdziłam, że takie podstawy podstaw, Zbiorę w takiej właśnie czekliście, czy takim wykazie rzeczy, o których no, warto pamiętać czy... i ubiorę to w takie 10 kroków, które mogą ułatwić Ci start. Więc nie przegadując więcej, ruszam do dzieła. Po pierwsze, zastanów się nad tematem warsztatu. Określ, kto będzie jego odbiorcą. Jasno sobie określ, co będzie tematem i jaki będzie efekt i dlaczego ktoś miałby z takiego warsztatu skorzystać. Oczywiście te punkty rozwijam później dalej, pewno w kolejnych odsłonach, ale ważne, żeby te punkty tutaj były ujęte, więc nie przejmuj się, jeżeli czegoś nie potrafisz zrobić, zawsze możesz doczytać dalej, dogłębnie jakby ten punkt jeszcze, że tak powiem, rozkminić. Pamiętaj, że ten punkt Możesz zrobić w różnej, jakby, w różnej into, intensywności dokładnie, czy bardziej lub mocniej możesz się zastanawiać właśnie nad na przykład wyborem tematu, czy określaniem odbiorcy. Ale pamiętaj też, że nawet jeżeli to zrobisz tak bardzo pobieżnie, to nie będzie cię to wtedy blokowało przed tym, żeby zacząć. Zawsze dookreślanie na przykład klienta czy modyfikowanie tematu warsztatu można robić już w momencie, kiedy przeprowadzisz swój pierwszy warsztat i troszeczkę tak nauczysz się na błędach, poprawisz to, co nie działało tak jak powinno. Więc w tej checklistie świadomie również ten punkt bardzo, bardzo tak zdawkowo, po to tylko, żeby to cię nie blokowało, żebyś mógł czy mogła zacząć. Po drugie, wyznacz sobie najważniejsze punkty wewnątrz tego warsztatu. Stwórz sobie taki plan spotkania krok po kroku, choćby to miało być takie malutkie podpunkty, co o której godzinie będzie się działo, żeby sprawdzać, czy jesteś w stanie nauczyć uczestników dokładnie takich rzeczy, jak sobie zaplanujesz, w dokładnie takim czasie, jak sobie zaplanujesz, żeby się upewnić, że jesteś w stanie zagwarantować, że uczestnicy ukończą swoje prace. Sprawdzisz dzięki temu, czy jakieś umiejętności przypadkiem nie są im potrzebne wcześniej, czy nie musisz o tym opowiedzieć w opisie. Upewnisz się, że te osoby są w stanie w pełni skorzystać z warsztatu. Jeżeli jesteś w stanie, to wybieraj te propozycje, które są najprostsze. Tak? Na trudniejsze warsztaty przyjdzie później czas, kiedy już nabierzesz pewności siebie i przeprowadzisz kilka prostszych i zobaczysz, że Twoje takie najważniejsze punkty warsztatu za każdym razem się sprawdzają. W punkt planujesz sobie, co o której godzinie będzie się działo na warsztacie i udaje ci się zaplanować to tak, że rzeczywiście w rzeczywistości tak się dzieje. Warto sobie taki warsztat przetestować na. Znajomych, więc też się nie stresuj, że wszystkie te punkty z checklisty mogą w jakiś sposób zaważyć na tym, że ktoś będzie niezadowolony. Tak jak już wcześniej mówiłam, warto sobie taką checklistę zrobić, przeprowadzić warsztat. Nawet robiąc tą checklistę, myśleć sobie o tym, że ten pierwszy warsztat możemy zrobić po prostu dla, dla kogoś z rodziny albo znajomych, którzy pomogą nam, tak jakby sprawdzić, czy ta checklista nam się sprawdziła, czy wszystko zadziałało. Ok, przechodząc do trzeciego punktu. Zrób listę materiałów. Przygotuj sobie zestaw materiałów dla jednego uczestnika i instrukcję dedykowaną do tego warsztatu. Nawet gdyby miała być bardzo prosta i zawierać 2 trzy punkty, później zawsze możesz ją poprawić, ubarwić, dodać takie rzeczy, których dowiesz się dzięki takiemu właśnie warsztatowi testowemu z przyjaciółmi czy rodziną. Przetestuj ten zestaw, tak? Przetestuj go nawet samodzielnie z kimś zaufanym albo nawet samemu żeby można było stwierdzić, czy ten zestaw jest udany. Poczuj się jak uczestnik. Weź zestaw i spróbuj wykonać całą pracę warsztatową. Kiedy nagle się okaże, że brakuje nożyczek, to znaczy, że w tym zestawie powinny być nożyczki, albo takie nożyczki powinny pojawić się na stole, żeby każdy z uczestników mógł z nich skorzystać. Po czwarte, wybierz lokalizację warsztatu. Sprawdź koszty, dojazd. Warto przetestować taki warsztat nawet z grupą znajomych. Znowu to samo, żeby sprawdzić, czy na przykład jest coś, czego nie bierzesz pod uwagę, a jednak warto by było. Po piąte, zaprojektuj, w jaki sposób uczestnicy będą rezerwować swoje miejsce. Ja polecam płatność z góry, która zapewnia wysoką frekwencję, bo nawet jeżeli ktoś musi odwołać, to zazwyczaj dzwoni, dopytując się, czy będzie mógł odzyskać pieniądze. Ale to działa na twoją korzyść. Wtedy wiesz, że Grupa w takiej liczbie osób, jaką sobie zaplanujesz, ma duże prawdopodobieństwo, żeby warsztat się odbył i warto zadecydować, ile osób minimalnie i maksymalnie powinno wziąć udział w warsztacie i o tym też poinformować, tak? Bo wtedy wiemy, czy, czy po prostu warsztat się odbędzie, jeżeli zastrzeżesz sobie, że na przykład, jeżeli jest mniej niż nie wiem, dwie osoby. Do warsztat możesz odwołać, to nikt nie będzie niemile zaskoczony, jeżeli tak się stanie. Pamiętaj, że może być tak, że ktoś nie dopisze, tak? No, ktoś się może rozchorować albo nie wiem, coś się może stać, więc nie bierz tego do siebie jakoś personalnie, ale nastawiaj się, że może to się zadziać i po prostu miej scenariusz, co będzie się działo, jeżeli tak, tak się właśnie stanie. Warto zadecydować, czy istnieje możliwość odwołania swojego udziału wcześniej albo czy jest zwrot należności, czy niego nie ma. I O tym też informować, ponieważ też zobaczyć, czy jest jakiś konkretny odsetek osób, które na przykład odwołują swój udział w warsztatu. Kiedy się tak dzieje, możesz dać informację, że można na przykład odwołać ze zwrotem pieniążków, na przykład na dwa tygodnie przed warsztatem, bo wiesz, że wtedy jeszcze zdążysz zastąpić to miejsce no po prostu kimś innym. Ale to wszystko sobie rozważ i, i tak jakby miej to zaplanowane. Więc to, to był ten punkt numer 5. Jesteśmy na. Półmetku naszej checklisty warsztatowej. Mam wrażenie, że nie jest ona jakoś bardzo skomplikowana. Mam nadzieję, że Ty też masz takie wrażenie. No to punkt szósty. Podgrzewaj koniecznie atmosferę przed samym warsztatem. Informuj na przykład o materiałach, dziel się informacjami odnośnie miejsca, na przykład gdzie zaparkować, jak się ubrać albo. Będzie chłodno albo ciepło? Czy będzie możliwość skorzystania z, skorzystania z poczęstunków czy napojów? Sama chyba też myślę o dobrej kawie. Cały czas ziewam. <laughs> Zadecyduj, w jaki sposób będziesz się kontaktować z uczestnikami. Także na wypadek, gdyby na przykład jakieś zmiany godziny warsztatu nastąpiły, albo nie wiem, coś się stało z lokalizacją i musisz ją zmienić, Dlatego warto podgrzewać tą atmosferę, ponieważ niezależnie czy będą to maile, czy może messenger, a może nie wiem, użyjesz postów informacyjnych w formie, nie wiem, jakiegoś postu w wydarzeniu na Facebooku, bo właśnie tak organizujesz ten warsztat. Warto zadecydować o tym na długo przed faktyczną potrzebą użycia któregokolwiek z tych kanałów komunikacji i tak troszkę przećwiczyć komunikowanie się z uczestnikami, właśnie takim podgrzewaniem atmosfery przed warsztatem. Bo kiedy nagle się okaże, że nie wiem, nawaliła lokalizacja, albo musisz przełożyć godzinę warsztatu, bo coś ci wypadło, coś się ważnego stało i naprawdę no, nie dasz rady dotrzeć to wtedy tą komunikację masz przeciwiczoną. Wiesz, że wszyscy uczestnicy zapisani na warsztat otrzymują te informacje i nie będzie takiej osoby, która w jakiś sposób ją przeoczy. Więc to jest bardzo ważny punkt na tej naszej czekliście. W naszym przypadku jest tak, że właśnie decydujemy się na zewnętrzne narzędzie do rezerwacji miejsca na warsztacie i podczas tej rezerwacji, już pomijając to, że następuje opłata, ale prosimy o dane osobowe, między innymi numer telefonu, żeby po prostu można było po ludzku zadzwonić i w razie czego poinformować, że coś się stało, coś się zmieniło, albo nie wiem, knajpka zapomniała o e, rezerwacji, musimy się przenieść do innej. Wszystkie takie, że tak powiem, czarne scenariusze lepiej mieć przećwiczone wcześniej, nawet dla Twojego spokoju psychicznego, że w razie gdyby coś się stało, to jesteś ubezpieczony czy ubezpieczona. Ok, i punkt siódmy. Zadbaj o to aby w dniu warsztatu nic cię nie rozpraszało. <grych> ja niestety bardzo często popełniałam ten błąd i nauczyłam się na bolesnych błędach, na takich właśnie kosztownych błędach. Skup się na pewno na tym, aby warsztat był po prostu wspaniały. I to nie tylko dla uczestników, ale też dla ciebie. Ja często wybierałam takie, takie dni, kiedy nie wiem, coś tam ważnego się działo. Nie wiem, u dzieci był jakiś występ w przedszkolu, w szkole, i później sfrustrowana na przykład, wychodziłam szybciutko z nie wiem, obiecanych lodów. I to często robiłam to nieświadomie. Po prostu wybierałam datę warsztatu, która, wiadomo, dużo wcześniej się to robi, a później się okazywało, że właśnie coś tam wypadło w przedszkolu albo coś tam trzeba załatwić. Jeżeli jesteś w stanie zadbać o swój komfort właśnie pod takim kątem. Warto wybierać taką datę, która nie jest poprzedzona trudnymi wydarzeniami, albo godzinę, która zapewnia Tobie i uczestnikom komfort. W moim przypadku nauczyłam się, że to musi być godzina co najmniej 18, 17, kiedy ja już wiem, że mąż wraca z pracy i jest w stanie przechwycić naszą gromadkę, i ja po prostu z, z takim spokojem wewnętrznym mogę wyjść na warsztat z dużym zapasem czasowym. Duża porcja takiego przygotowania, ułatwi Ci przeprowadzenie takiego epickiego warsztatu, który podziała dla ciebie jak najlepsza reklama, nie tylko, ale po prostu da ci pewność siebie i zachęci Cię do projektowania coraz dłuższych, albo takich coraz bardziej zaawansowanych spotkań. Dzięki temu, że to właśnie, które właśnie się odbyło, było udane i dla Ciebie, i dla uczestników, dało Ci taką frajdę albo po prostu takiego pozytywnego kopniaka że chce się to robić dalej. Zadbaj o to, żeby nic nie wpłynęło na twoje samopoczucie, nic nie wpłynęło na, na to, że warsztat mógłby w jakiś sposób być mniej udany. No i ósmy punkt naszej checklisty. Koniecznie poproś o opinię albo podzielenie się informacją o twoich warsztatach ze znajomymi. Jeżeli jakby robisz taki warsztat testowy, tak, to udokumentuj to. Zadbaj o fajne fotografie, Poproś te osoby, którym właśnie podarowałeś czy podarowałaś warsztat bezpłatnie, taką przygodę, poproś ich o fotografię, o udostępnienie, o to, żeby się podzielili na swoich social mediach. Tak, to już jest taki początek Twojej akcji <grych> promocyjnej tego warsztatu. Warto nawet poprosić o taką pisemną opinię o warsztacie. Na, na dzień lub dwa bezpośrednio po warsztacie. Na pewno te osoby, które w nim wzięły udział będą na tyle wdzięczne, że Pomogą ci w takiej promocji czy takim zaświadczeniu, że warsztat jest fajny, że warto na niego przejść. Można nawet użyć takiej opcji recenzji na Facebooku. Ta kawa naprawdę jest niezbędna. Myślę o warsztatach, myślę o tym, jak na warsztatach pijemy pyszną kawę i chyba taka reakcja podprogowa u mnie następuje i ziewam. W każdym razie możesz użyć opcji recenzji na Facebooku i to wtedy jest banalnie proste. Myślę, że nikt Ci nie odmówi tych dwóch minutek, które może poświęcić na recenzję, a dla Ciebie mogą być bardzo cenne. Będą działały jako tak zwany social proof, czyli taki dowód, że to nie ściema, że warto przyjść, że, jesteś, że nie jesteś żadnym fejkiem, który tutaj chce od kogoś wyłudzić pieniądze za warsztat. Dziewiąty punkt, tak? Dobrze mówię? Tak, już jesteśmy na dziewiątym punkcie. Słuchaj krytyki. Zadbaj o przyjazną atmosferę i wprost pytaj, co się nie podobało. Wiem, że to może być trudne. Ale robisz to tylko po to, aby móc ulepszyć, poprawić swój warsztat. Warto dziękować za wszystkie krytyczne uwagi, bo to one sprawiają, że każde kolejne spotkanie może być jeszcze lepsze. Więc nastaw się, że chcesz się dowiedzieć, co było nie tak. Jak widzisz, że wręcz warto popełniać niektóre błędy, warto eksperymentować po to, tylko żeby usłyszeć, że coś się podobało albo nie. Więc popełniaj błędy, pytaj o to, co było nie tak. I ciesz się z każdej krytycznej uwagi, bo ona naprawdę może Ci bardziej pomóc niż zrobić krzywdę. Ten dziewiąty punkt jest bardzo ważny. Uwierz mi, że mi też ciężko było się e, tak jakby nauczyć tego pytania o krytyka, o tak zwany feedback, ale to bardzo pomaga. Wiele rzeczy poprawiłam dzięki krytycznym uwagom, i teraz też e, czuję taką większą pewność siebie, że coś działa tak, jak powinno, jak oczekują tego uczestnicy, a nie tak, jak ja sobie to w swojej głowie wymyśliłam. No i co? Zbliżamy się do dziesiątego, ostatniego punktu naszej checklisty. Wcale nie było tak strasznie, prawda? Dziesiąty punkt i chyba najważniejszy, dlatego zostawiłam go na taki deser. Baw się, po prostu się baw. Dzielisz się czymś najpiękniejszym, co masz w sobie. Więc zadbaj, aby takie warsztaty ładowały też Twoje baterie, żeby dawały Ci możliwość rozwoju, dawały po prostu taką frajdę. Nie rób niczego wbrew sobie i szanuj swoje granice. Jasna komunikacja i taka świadomość, że to Ty decydujesz, jak ten warsztat będzie wyglądał, dają Ci totalną możliwość pracy w oparciu o Twoje mocne strony. Jeżeli jesteś osobą gadatliwą, nie musisz na siłę się krygować i próbować być super zen, medytującą, bo tylko dla. Tego, bo uważasz, że, że taki jest wizerunek, nie wiem, twórcy ceramiki. Nie, właśnie bądź sobą, zarażaj swoją energią. Jeżeli jesteś osobą spokojną, introwertyczną, nie sił się na bycie, wiesz, zabawiaczem na wsze za wszelką cenę. Zobaczysz, że to będzie pracowało na Twoją korzyść. Te osoby będą wracać tylko ze względu na to, jaka czy jaki jesteś, nie tylko ze względu na to, jakiej techniki uczysz. Także bądź sobą i baw się dobrze na warsztatach, bo wtedy naładujesz baterię, żeby tych warsztatów po prostu prowadzić jeszcze więcej. Każdy z podpunktów warto jeszcze rozbić na takie małe, łatwe do wykonania zadania. Jak widzisz, używając tej checklisty, możesz zrobić jeszcze takie mniejsze checklisty do każdego punktu i dzięki temu rozbić tego słonia na maluteńkie zadania. I choćby każdy krok miałby ci zająć jeden dzień, to po 10 dniach jesteś w domu. Jesteś w stanie przeprowadzić warsztat. Dlatego zachęcam cię. Koniecznie sprawdź inne teksty na opłatkowym blogu i odcinki podcastu, może nawet filmiki na YouTubie. Tam też pojawiałam się treści dla twórców rękodzieła. Bo wiele z wymienionych tych zadań opisałam z bardzo dużą dozą szczegółowości. Myślę, że to są bardzo oczywiste rzeczy. No, może, może rzeczywiście dla mnie są już teraz oczywiste. Ale zobaczysz, że po przeprowadzeniu kilku warsztatów, kiedy wrócisz do tych tekstów czy do tych podcastów, do tych nagrań, zobaczysz, że one rzeczywiście nie są fizyką kwantową. I nawet jeżeli teraz niektóre z tych zadań cię przerażają, przerastają, ilość tych podpunktów jest no, taka przytrwa, przy, przygniatająca, to zobaczysz, że w miarę prowadzenia warsztatów, w miarę odhaczania kolejnych, kolejnych spotkań, te rzeczy będą dla ciebie banalne, naturalne i będą przychodziły ci z taką łatwością, że sobie pomyślisz, o rety, jak ja mogłam w pewnym momencie bać się przeprowadzenia warsztatów z rękodzieła. Bardzo Ci zachęcam do tego, żeby spróbować. Świat potrzebuje rękodzieła, potrzebuje spotkań z drugim człowiekiem, zwłaszcza w tej epoce, wiecie, digitalnej, kiedy wszyscy siedzimy w tych naszych telefonach. Dlatego jeżeli nosisz się z zamiarem, żeby przeprowadzić warsztaty rękodzieła, koniecznie spróbuj. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, pisz do mnie pod agnieszka.małpa.oplotki.pl bardzo chętnie odpowiem na pytania, pomogę Ci, czy to w ramach jakichś naszych programów, czy, czy to nawet po prostu odpowiadając na pytania albo odsyłając do konkretnego tekstu. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo podczas jednego z warsztatów Rękodzieła. Twojego warsztatu Rękodzieła. Do usłyszenia. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszka.mopa@opłótki.pl.